Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnej odsłonie podcastu paleontologicznego. Ja się nazywam Daniel Tyborowski i dzisiaj porozmawiamy o świecie zdominowanym przez ryby, Szanowni Państwo. Zapewne każdy wie, że przed milionami lat naszą planetą rządziły wielkie gady dinozaury na lądach, w powietrzu pterozaury, a w morzach Gady morskie, a po wymarciu tych wszystkich grup gadów, rządy na naszej planecie objęły ssaki, które, koniec końców, doprowadziły do tego, że powstał człowiek. Z tych ssaków powstał człowiek, który też jak najbardziej ssakiem jest. Ale czy wiedzieliście, że dawno, dawno temu, przed pojawieniem się najstarszych dinozaurów, światem rządziły ryby, właśnie? O tym dzisiaj. Porozmawiamy. Na długo przed pojawieniem się pierwszych dinozaurów, saków, żółwi czy krokodyli, w erze paleozoicznej, tej, która była bezpośrednio przed erą mezozoiczną, tą najbardziej znaną, w tym czasie nasza planeta wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takim okresie geologicznym, który nosi nazwę Devon i nieformalnie bardzo często nazywany jest epoką ryb właśnie, chociaż oczywiście ze straty graficznego punktu widzenia Devon no nie był epoką, tylko był właśnie okresem geologicznym. Rozpoczął się... Ponad 400 milionów lat temu, a zakończył około 370 milionów lat temu, i w trakcie okresu dewońskiego, nasza planeta zmieniła się w sposób znaczący. Na początku jeszcze nie było organizmów, które żyłyby na lądzie, a pod koniec okresu dewońskiego, kiedy miało miejsce jedno z największych wymierań w dziejach świata, tak zwane wymieranie dewońskie, w tym czasie już istniały lądowe kręgowce, których no na początku dewonu próżno było w zasadzie szukać. Dewon nazywany jest epoką, w cudzysłowie epoką ryb, właśnie dlatego, że z tego czasu pochodzi bardzo duża liczba znalezisk, skamieniałości wymarłych gatunków i rodzajów ryb. Rzeczywiście w dewonie, Ryby objęły naszą planetę we władanie. To był taki czas, kiedy ryby rządziły światem, choć trzeba przyznać, że to, co my rozumiemy przez ryby, w takim sensie jak uczono nas tego w szkole, a to Jakie były grupy ryb, na przykład w przeszłości geologicznej, chociażby we wspomnianym dewonie, troszeczkę różni się od siebie. Prawda jest taka, że no ewolucja na dobrą sprawę nie zna granic i poszczególne grupy organizmów, zwierząt czy roślin przechodzą na przestrzeni milionów lat jedne w drugie. I tutaj ciężko jest stawiać nierzadko jakieś ostre granice, ale oczywiście, no badacze, umysły badaczy. Lgną do nieciągłości, oni lubią takie ostre granice stawiać, więc i my dzisiaj troszeczkę takich granic sztucznych bądź nie, ale będziemy musieli wprowadzić. Szanowni Państwo, Devon, jak wspomniałem, to ten słynny wiek ryb, i omówimy sobie dzisiaj kilka takich najbardziej emblematycznych i najciekawszych przedstawicieli. Fauny, rybiej, jaka występowała w tamtym czasie, będziemy się też odwoływali do odkryć pochodzących z terenu Polski, bo tak się składa, że Polska Dewonem, konkretnie obszar świętokrzyski, stoi. Początek Dewonu to czas, kiedy mieliśmy zupełnie inny obraz geograficzny niż mamy dzisiaj. No, jak wygląda globus obecnie, to wszyscy mam nadzieję, że doskonale wiemy, ale. Około 400 milionów lat temu, na początku Dewonu, nasza planeta wyglądała zupełnie inaczej, jeśli chodzi o paleogeografię. Możemy powiedzieć, że mieliśmy na północy taki duży zbiór lądów zwany Laurusją bądź Laurosią. Czasami na to mówi się, że był to kontynent Euroamerykański i rzeczywiście było to połączenie Ameryki Północnej oraz Eurazji, tak w uproszczeniu możemy sobie to tak nazwać, przynajmniej kawałka Eurazji. Natomiast na południu był drugi duży blok lądów zwany Gondwaną, który budowały Afryka, Ameryka Południowa, Australia, Antarktyda. Indie, Dykański, który wtedy był właśnie częścią tych lądów południowych oraz Madagaskar, a także często się o tym zapomina, ale również i część powiedzmy, południowo-zachodniej Azji, konkretnie płyta arabska, również należała do gondwany w tamtym czasie, później przez miliony lat to się oczywiście wszystko pomieszało, no i doprowadziła tektonika płyt do tego, jak dzisiaj wygląda układ. Mórz i lądów. Więc mamy zarys tego, jak wyglądał świat w czasie ryb, o ile można tak powiedzieć. No i w tych środowiskach dewońskich, w morzach dewońskich żyło wiele grup ryb całkowicie wymarłych, bądź takich, które dzisiaj są reliktowe. Jedna z najbardziej emblematycznych, najbardziej znanych gromad, bo. Tutaj my jesteśmy przyzwyczajeni do takiego podziału szkolnego na gromady pod tytułem ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki, ale trzeba Państwu wiedzieć, że ten podział jest jednak mocno sztuczny, przynajmniej jeżeli mówimy o rybach, płazach i gadach. No i mówienie o tym, że ryby to jest jakaś jedna duża gromada, w zasadzie nie ma sensu, i paleontolodzy wyróżniają wiele gromad w obrębie tego. Co my rozumiemy jako ryby, czego myśmy się uczyli w szkole, co miało być gromadą ryby, no to tak naprawdę nie ma takiej gromady. Mamy wiele różnych gromad w obrębie tego, co nazywamy tym workiem pod tytułem ryby. Więc pierwsza taka gromada, która w okresie dewońskim osiągnęła niesłychany sukces ewolucyjny, to były ryby pancerne, zwane Niekiedy plakodermami, bądź po polsku, funkcjonuje też w literaturze, czasami możecie się Państwo z taką nazwą spotkać, funkcjonuje nazwa tarczowce. Myślę, że ryby pancerne albo po prostu plakodermy, to są jednak te bardziej takie popularne nazwy na. Na tę gromadę. Zresztą no, nazwa plakodermy pochodzi po prostu od łacińskiej nazwy plakodermi, co oznacza pancerną skórę. No i już tłumaczę, skąd to się wzięło. Ryby pancerne w zasadzie nie były podobne do jakichkolwiek dziś żyjących ryb. Była to gromada, która się charakteryzowała obecnością kostnego egzoszkieletu. Zbudowanego z kości skórnych, czyli z tych samych kości, które budują no, na przykład nasze obojczyki. Więc kości pochodzenia skórnego, a nie kości zastępcze, takie jak, jak te, które no, generalnie spotykamy w naszym na przykład ciele, czyli takie, które zastępują wcześniej istniejącą chrząstkę. Tutaj u Plakodermów ten pancerz był zbudowany właśnie z takich płyt kostnych. Które, których mineralizacja odbywała się po prostu w głębokich warstwach skóry. Dlatego szkielet plakodermów, jeżeli popatrzymy sobie na czaszkę jakiejś ryby pancernej, w zasadzie nie przypomina czaszek, nie przypomina to układu kostnego dziś żyjących ryb. Stąd pier, pierwszym badaczom tych zwierząt no, takie myśli się nasunęły, że były to zwierzęta posiadające jakieś... Potężny zewnętrzny pancerz, być może przypominający to, co występuje u żółwia, ale no, trzeba Państwu wiedzieć, że jest to nieprawda. To po prostu były kości. One miały inny sposób mineralizacji niż szkielet większości kręgowców, ale to ciągle były no kości. To był szkielet taki no, pokryty tkankami miękkimi, plakodermy, mimo że to. Z powiedzmy fizjologicznego punktu widzenia jest egzoszkielet, no to ciągle był to, był to twór pokryty na przykład skórą, czy generalnie częściami miękkimi. Więc takie rekonstrukcje, jakie Państwo w internecie możecie spotkać, gdzie mamy narysowane ryby pancerne, na których powierzchni widać poszczególne płyty kostne, co nadaje im trochę taki upiorny wygląd, jakby one rzeczywiście miały jakieś kości na zewnątrz ciała, jest mocno przesadzony. To jest tak, jakbyśmy chcieli narysować człowieka i no byłoby widać na zewnątrz jego ciała. Wszystkie jego kości i miejsca, gdzie te kości się łączą, wszystkie szwy czaszkowe, na przykład, jeżeli taki człowiek byłby łysy, dajmy na to bo oczywiście, mamy jeszcze włosy na skórze. Więc no, taka sama sytuacja była u plakodermów. Tam były części miękkie, które te kości pokrywały, więc za życia nie były widoczne poszczególne płyty na zewnątrz. To wyglądało tak jak u, tak jak u dzisiejszych kręgowców. Ale nie zmienia to faktu, że były to struktury, które powstawały troszeczkę inaczej i były to kości, jak to się mówi w biologii ewolucyjnej, niehomologiczne. To znaczy, jeżeli byśmy wzięli czaszkę dowolnej ryby pancernej i czaszkę dowolnej ryby dziś żyjącej, jakiegoś karpia na przykład czy szczupaka, to nie moglibyśmy wyróżnić na obu tych czaszkach takich samych kości. Przykładowo, no mamy na czaszce ryby jakiejś współczesnej, czy generalnie w większości dziś żyjących kręgowców, bo to się tyczy też płazów, gadów, ptaków ssaków, w tym człowieka. Możemy wyróżnić na czaszce kości nosowe, kości czołowe, kości ciemieniowe, kości zaciemieniowe i różne inne. To te, które wymieniłem, akurat budują dach czaszki. Natomiast u plakodermów, u ryb pancernych takich kości w ogóle nie było i tam były zupełnie inne elementy kostne, które po prostu no zajmowały miejsce tych kości znanych u, u ryb, u innych po prostu gromad ryb. Więc mówi się o tym, że były to struktury niehomologiczne. One nie powstały, że się tak brzydko wyrażę, od jednego przodka. A przynajmniej na to wskazuje po prostu układ tych tarcz skórnych, chociaż jeszcze za chwilę wrócimy do tego, że być może plakodermy jednak miały z rybami na przykład kostnoszkieletowymi więcej wspólnego niż nam się wydaje. Tak czy inaczej no, ryby pancerne to jest ta pierwsza gromada, o której warto wspomnieć. Za chwilę sobie o kilku jej przedstawicielach szerzej pomówimy. Oprócz ryb pancernych oczywiście wspomniane szkieletowe się już pojawiły w Paleozoiku, jeszcze przed Dewonem, tak naprawdę, i podzieliły się bardzo szybko na dwie linie ewolucyjne. Na linię ryb mięśniopłetwych, która w Dewonie miała ogromne znaczenie w ówczesnych ekosystemach, oraz na ryby Promieniopłetwe. mięśniopłetwę to były sarkopterygi, promieniopłetwę to aktynopterygi I właśnie do aktinopterygów należy przeważająca większość ryb dziś żyjących, jakie Państwo kojarzycie, czyli wspomniane karpie, szczupaki, sumy. Przeważająca większość w ogóle kręgowców, jaka dziś żyje na Ziemi, należy właśnie do aktino. Pterygi. Dzisiaj ryby mięśniopłetwe są w zasadzie reliktami dawnego zróżnicowania, oczywiście oprócz kręgowców lądowych, które od wspomnianych mięśniopłetwych się wywodzą. Więc to jest dru druga, duża gromada, ryby kostnoszkieletowe Oste Icht Mamy trzecią gromadę, czyli ryby chrzęstnoszkieletowe, Hondrich do której należą dzisiaj rekiny płaszczki i chimery, i jak nazwa wskazuje, ryby te no, mają szkielet głównie chrzęsny, dlatego na przykład po kopalnych rekinach raczej szkielet się nie zachowuje raczej z rekinów mamy do dyspozycji zęby bądź łuski, bo te ulegają mineralizacji twardszymi tkankami niż chrząstka. A jak Państwo pewnie kojarzycie, chrząstka jest tkanką niesłychanie taką gumowatą, elastyczną. W naszym szkielecie na przykład Wypełnia ona zakończenie nosa oraz zakończenia żeber, po prostu zamyka chrząstka klatkę piersiową. Tak czy inaczej, nie jest to aż tak twarda, tak mocno zmineralizowana substancja jak chociażby kość. No i w okresie dewońskim było trochę ciekawych przedstawicieli chrząstno-szkieletowych, chociaż jeszcze na przykład nie mieliśmy do czynienia z takimi wielkimi rekinami. Jak te, które kojarzymy z dzisiejszych mórz, czy chociażby z musz ery dinozaurów. To jeszcze nie. Tutaj jeszcze chrzęsno-szkieletowe musiały na swój czas troszeczkę poczekać. No i mamy czwartą dużą gromadę, mianowicie ryby faudopłetwe. Nie mylić właśnie z tymi chociażby mięśniopłetwymi. Ryby faudopłetwe, po polsku zwane również akantodami. I tak brzmi ich nazwa łacińska. akantodi. To były ryby, które. No, są dosyć enigmatyczne, jeśli chodzi o ich pochodzenie ewolucyjne. One wykazują dużo cech podobnych do ryb kostnoszkieletowych, ale i chrzęstnoszkieletowych. W literaturze anglojęzycznej możecie się Państwo nawet spotkać z takim określeniem akantodów, z taką nazwą spiny sharks, czyli kolczaste rekiny. A ta nazwa wzięła się stąd, że one morfologicznie dosyć, przynajmniej jeśli idzie o Organizację głowy rekiny paleozoiczne właśnie przypominały. Natomiast każda ich płetwa, za wyjątkiem płetwy ogonowej, była rozpostarta na kolcu zbudowanym z kości. Po prostu zamiast szkieletu płetwy była tam, był tam kolec kostny, na którym była taka błona tworząca płat płetwy rozpostarta. Bardzo ciekawe, enigmatyczne zwierzęta. Ok, przedstawiliśmy sobie. Tych głównych graczy, jakie to gromady ryb w Dewonie mogliśmy spotkać. Oczywiście było w tym czasie jeszcze sporo innych grup zwierząt, które my kojarzymy z rybami, ale z takiego ściśle taksonomicznego punktu widzenia do ryb nie należą. To znaczy było w tym czasie wiele grup tak zwanych bezszczękowców, które często ofiarą różnych ryb dewońskich padały, ale o nich może innym. Razem. Więc skoro mamy już tych graczy przedstawionych, to teraz opowiedzmy sobie tę historie, jak to po kolei właśnie w tym czasie, kiedy ryby rządziły światem, jak to wyglądało? Początek okresu dewońskiego to jest jeszcze taki czas, kiedy ryby może nie osiągały jakichś spektakularnie wielkich rozmiarów i tutaj na e, arenę wkracza nam znowu terytorium polsku, polski, a mianowicie teren gór świętokrzyskich, które będą powracały w czasie dzisiejszej audycji, bowiem spora część trzonu paleozoicznego gór świętokrzyskich, czyli powiedzmy Kielecczyzna i okolice, to są właśnie wychodnie skał okresu dewońskiego. Jest takie miejsce w górach świętokrzyskich, zwane kiedyś Świnią Górą, a dzisiaj nosi nazwę Podłazie, jest to niedaleko Daleszyc, tam odsłaniają się skały z początku okresu dewońskiego, zwane piaskowcami plakodermowymi. I już ta nazwa litologiczna, nazwa samej skały, mocno nam sugeruje, co można w tych skałach znaleźć. I rzeczywiście nazwa wzięła się stąd, że Skamieniałości plakodermów, ryb pancernych, występują tam, chociaż, jak pokazują najnowsze badania, wcale nie są to jakieś najczęściej spotykane grupy kręgowców, które można tam znaleźć, chociażby bez występowały tam najliczniej, były najbardziej różnorodne. Co wiemy na podstawie świata z początku Dewonu, na podstawie właśnie tych polskich znalezisk? Proszę Państwa. Piaskowiec plakodermowy wygląda w ten sposób, że jest to no, piaskowiec kwarcytowy, więc stosunkowo twarda, wytrzymała skała, a w niej w zasadzie nie znajdziemy skamieniałości strukturalnych, to znaczy nie ma tam kości, zębów, czy jakichś innych elementów szkieletów wymarłych ryb, ale znajdują się tam pustki po takich właśnie kopalnych elementach. To znaczy mamy mm, powiedzmy blok piaskowca wielkości no, 20 na 20 cm i w nim znajdują się jakieś liczne dziury. I teraz jeżeli byśmy do tych dziur nalali na przykład mm, na przykład wsadzili tam plastelinę albo modelinę albo nalali silikonu i pozwolili mu stężeć, to później okaże się, że te pustki w piaskowcu odwzorowują kształt z najmniejszymi detalami y, różnych elementów szkieletu żyjących na około 400 milionów lat temu stworzeń. Znajdziemy tam płyty kostne ryb pancernych, znajdziemy tam y, spirale zębowe, właśnie akantodów, znajdziemy tam fragmenty. Szczęk i czaszek ryb mięśniopłetwych. Więc cała ogromna menażeria. Bardzo ciekawy jest stan zachowania tych skamieniałości, jak Państwo słyszycie. No, rzadko, bo rzadko czasami się znajduje tam elementy kości, ale generalnie mamy pustki w skale, i dopiero kiedy się je wypełni jakimś materiałem, to później można mniej więcej ocenić, cóż to mogło być. Na podstawie tych znalezisk wiemy, że środowiska z początku Dewonu były no, takie dosyć płytkowodne, to znaczy te skały powstawały gdzieś w rejonie pogranicza lądu z morzem. Być może były tu jakieś wpływy zjawisk sztormowych, które nam nanosiły skamieniałości zwierząt żyjących bardziej na otwartym morzu. Ale spora część to były zwierzęta żyjące gdzieś w takich płytkich zbiornikach, właśnie niedaleko lądu. Cóż tam udało się odnaleźć? Co wiemy? Co wiemy na podstawie tej fauny, która tam żyła? No, największymi drapieżcami w tym czasie, więc tutaj w naszej części świata, więc na tych lądach północnych, na terenie e, Laurossi, e, były ryby mięśniopłetwe, a konkretnie przedstawiciele takiej grupy zwanej Porolepidami, po łacińsku Porolepiformes. One nie mają w zasadzie dobrej polskiej nazwy, która by nie brzmiała tak naukowo, więc po prostu się na nie mówi, że były to porolepidy albo porolepiformy i do tych porolepiformów należały między innymi ryby, które mogły osiągać no, nawet 2 metry długości. Pokrój ciała bardzo, był bardzo taki obły, ich czaszki były tempo zakończone, miały szerokie paszcze, najeżone kilkoma rzędami zębów, tam nawet czasami występowały takie jakby kły. Oczywiście to nie były odpowiedniki kłów, ussaków, ale coś w ten deseń: stożkowate, zagięte ku tyłowi ostre zęby. Porolepidy były dużymi drapieżnikami, które czatowały właśnie w takich płytkich wodach. Lubiły laguny, lubiły jakieś estuaria, lubiły takie środowiska, gdzie rzeka wpada do. Morza do jakiejś laguny czy płytkiego zbiornika. Tam można było czatować na smaczną zdobycz, bo trzeba Państwu wiedzieć, że Poro Lepidy jakimiś szczególnie y, ścigłymi drapieżnikami nie były. To były raczej zwierzęta, które y, były takimi typowymi drapieżnikami atakującymi z zasadzki. Być może trochę tutaj ekologia była zbliżona do dzisiejszego szczupaka, który też, jak Państwo wiecie, no, lubi sobie gdzieś w szuwarach. Czatować na swoją zdobycz, nawet właśnie w takich płytkich partiach zbiornika gdzieś blisko brzegu. Oczywiście tu między szczupakiem a, a, a takimi porolepidami nie ma jakiegoś bliskiego związku filogenetycznego, tylko po prostu są to odpowiedniki ekologiczne. Porolepidy były tam zdecydowanie więc największe. Obok porolepidów znaleziono tam również skamieniałości ryb dwudysznych, które były bardzo bliskimi kuzynami porolepidów. A ryby dwudyszne są ciekawe, dlatego, że jest to grupa zwierząt, która przetrwała do dzisiaj. I dzisiaj mamy na trzech kontynentach, a mianowicie na terenie Afryki, Ameryki Południowej oraz Australii. Mamy gatunki właśnie ryb dwudysznych. Są to relikty dawnego zróżnicowania. W okresie dewońskim ryby dwudyszne były dużo bardziej powszechnymi zwierzętami i takimi, które żyły w otwartych zbiornikach morskich. Dzisiaj my ryby dwudyszne raczej kojarzymy ze zwierzętami słodkowodnymi, które żyją gdzieś w rzekach, jeziorach, właśnie estuariach, jakichś starorzeczach, często mają zdolność do estywacji, czyli tak zwanego snu letniego, i są w stanie przetrwać długie okresy bez wody, zagrzebując się w osadzie w takim specjalnym kokonie, jak jakieś zwierzę, które lubi sobie penetrować takie powiedzmy wyschłe dno rzeki, znajdzie taki kokon z rybą dwudyszną, no to jest to nie lada gratka smakowity tłuściutki kąsek. Więc dziś te ryby to jest zaledwie no takie ta, ta, takie mgnienie dawnego zróżnicowania. W Dewonie były to zwierzęta niesłychanie popularne i właśnie na terenie Gór Świętokrzyskich znaleziono ich skamieniałości. Ryby dwudyszne dzisiaj mają pokrój nieco zbliżony do tych porolepidów, z racji, że byli to kuzyni, choć były to zwierzęta nawet w Dewonie dwudyszne mam na myśli, dużo mniejsze niż porolepidy i takie bardziej wyciągnięte, raczej smukłe. Chociaż ciągle czaszki ryb dwudysznych mają taki obły, tempo zwieńczony kształt. Niemniej do porolepidów było im daleko. No, porolepidy to już były takie prawdziwe, duże drapieżniki, które polowały tam na co tylko w zasadzie chciały. No, mamy jak nazwa wskazuje, piaskowce plakodermowe, no to mamy tam skamieniałości plakodermów. Ale są one grupą, która no nie była aż tak liczna jak chociażby właśnie te wspomniane bezszczękowce pancerne wcześniej. I ryby pancerne w piaskowcu plakodermowym nie były dominującymi drapieżnikami. Wczesny devon to jest jeszcze taki okres, kiedy ryby pancerne oczywiście różnicowały się i było ich wiele grup. I mogły osiągać różne ciekawe kształty i zajmować ciekawe nisze ekologiczne, zróżnicowane, ale jeszcze w tym czasie nie było wielkich takich super drapieżników. Tutaj tym szczytowymi drapieżcami były te właśnie porolepity. Idąc dalej, w głąb devonu, że się tak wyrażę, no to właśnie w środkowym devonie rozpoczyna się okres, kiedy pojawiają się takie pierwsze duże drapieżniki w obrębie ryb pancernych. I tutaj, no, co to znaczy duże? Duże to znaczy już takie kilkumetrowe, i no, badacze szacują, że największe w środkowym devonie no, to mogły mieć powiedzmy 4-5 metrów długości. To takie bezpieczne szacunki, oczywiście. Więc to już jest duża ryba. 5-metrowy no, rekin, powiedzmy, no, to, to jak najbardziej budziłby w nas grozę. Więc 5-metrowego plakoderma należałoby się. Obawiać. Plakodermy to jest w ogóle taka grupa, która słynie m.in. z tego, że były to zwierzęta, które nie posiadały zębów. I tak się generalnie sądzi, tak się pisze w literaturze naukowej, że one były bezzębne, to jest taka linia, wydawałoby się boczna względem wszystkich innych gromad ryb, a przynajmniej względem tych, które przetrwały do dzisiaj, w obrębie których po prostu ewolucja nie, nie doprowadziła do powstania. Zębów jako takich wyindywidualizowanych tworów w obrębie szczęki, bo jak Państwo wiecie, chociażby po naszych aparatach gębowych, no zęby bardzo się wyróżniają kształtem. Są zbudowane ze specyficznych tkanek też, no bo ząb nie jest tylko takim tworem kostnym, ale zawiera w sobie zębinę, zawiera szkliwo. Zawiera jakąś tam miazgę, różne tego typu elementy. I plakodermy czegoś takiego nie posiadały. Generalnie, nawet jeżeli na szczękach niektórych plakodermów były jakieś zaostrzone elementy, jakieś krawędzie tnące albo wystające wierzchołki, które miałyby. Pełnić funkcję zębów, no to takimi prawdziwymi zębami nie były, przynajmniej w większości przypadków, a jedynie właśnie takimi kostnymi tworami, które miałyby jedynie funkcję zęba pełnić. No ale y, oczywiście musi być jakaś łyżka dziekciu w tym bezzębnym świecie y, plakodermów. Okazuje się, że są takie znaleziska y, sprzed kilku lat. Y, w obrębie których znajduje się plakodermy, które coś na kształt prawdziwych zębów posiadały. I tutaj takie dosyć świeże znalezisko to jest odkryty na terenie e, antyatlasu, czyli mówimy tutaj o Maroku, e, plakoderm z rodzaju Leptodontichthys, e, który na swojej górnej szczęce posiadał rząd ostrych, haczykowatych, takich zagiętych ku tyłowi zębów, które właśnie te wszystkie tkanki w sobie posiadały. Jest tam coś co wygląda jak zębina. Generalnie te zęby no już histologicznie bardzo zęby, chociażby ryb kostno przypominają. Więc jest to wielka zagadka, czy yy... Tutaj zęby powstały niezależnie, jako jakby dwa razy no, w historii ewolucji to się wydaje być niemożliwe. Chociaż z drugiej strony, ewolucja konwergentna, o której sobie nieraz tutaj rozmawialiśmy, uczy nas, że bardzo często lubią się podobne twory pojawiać w różnych, niezależnych, blisko ze sobą niespokrewnionych liniach rozwojowych. Ale czy to by mogło pójść aż tak daleko, że rzeczywiście w obrębie przynajmniej niektórych gatunków plakodermów w Dewonie, Powstały zęby albo struktury no, zbliżone histologicznie do zębów, mimo że większość przedstawicieli tej grupy tych zębów nie posiadała i najprawdopodobniej pierwotne plakodermy również ich nie posiadały. Czy być może to po prostu no, jakieś ukryte geny plakodermów, które być może jednak pochodziły od. Yy, przodków, które zęby miały, yy, spowodowały, że w na którym etapie ewolucji, właśnie w środkowym dewonie na terenie Maroka powstały takie formy uzębione. Jest to wielka zagadka, chociaż też inne znaleziska pokazują nam na przykład yy, rodzaj entelognatus, że budowa kości czaszki plakodermów. Przynajmniej niektórych, wbrew temu co powiedziałem na początku dzisiejszego programu mogła przypominać jednak układ kostny ryb kostnoszkieletowych, które żyją dzisiaj. Więc jak Państwo widzicie, plakodermy, grupa niesłychanie enigmatyczna, bardzo taka no, pozostawiająca jeszcze wiele do odkrycia, jest to duży, spory, ciągle nieodkryty poligon badawczy dla przyszłych pokoleń paleontologów i myślę, że prędzej czy później zagadka plakodermów zostanie rozwiązana, czy były to zwierzęta blisko spokrewnione z rybami kosmoszkieletowymi, tylko bardzo, bardzo zmodyfikowane anatomicznie, czy może jednak jakaś zupełnie boczna linia ewolucyjna z rybami kostnoszkieletowymi bliżej nie spokrewniona. Ciągle pozostaje to czeka to na Odkrycie. Tak czy inaczej, właśnie w środkowym Dewonie pojawiały się już całkiem spore ryby pancerne, chociażby ten wspomniany Leptodontichthys, który badacze sugerują, że mógł nawet 5 metrów długości osiągać. Więc no przyznacie Państwo, że taka ryba nie w kiej dmuchał i tereny, które dzisiaj są zachodnią pustynią Sahara, w tamtym czasie te powiedzmy 380 milionów lat temu były pokryte przez. Ekosystemy rafowe zbliżone do tego, jak wygląda dzisiejsza rafa barierowa u wybrzeży Australii, i tam, tam właśnie pływały te poszczególne rafy, były otoczone oczywiście przez laguny, jak to zwykle w przypadku raf wygląda i te laguny i te rafy były patrolowane przez kilkumetrowe, najprawdopodobniej uzębione ryby pancerne dziwna, bardzo dziwna, enigmatyczna sprawa. Środkowy devon jest również czasem, kiedy ryby mięśniopłetwe nie pozostawały dłużne plakodermom i również pojawiały się w ich obrębie duże zwierzęta. Chociaż trzeba przyznać, że tutaj zapis kopalny w środkowym devonie jest szczególnie dobry, jeśli idzie o tropy, i znów powrócimy na teren gór świętokrzyskich i nie można przy omawianiu wieku ryb nie wspomnieć o. No, w zasadzie, chyba jednym z najważniejszych odkryć paleontologicznych w historii paleontologii i, i najważniejszym z tych polskich odkryć, jakim było odkrycie i opisanie tropów tetrapodów, czyli najstarszych zwierząt lądowych na świecie, które odnaleziono w kamieniołomie. Zahełmie w Górach Świętokrzyskich. Kamieniołom Zahełmie, szanowni państwo, to jest miejsce, które pokoleniom geologów jest dobrze znane, geologów polskich. Myślę tutaj szczególnie o Ośrodku Warszawskim, gdzie od lat wozi się studentów pierwszego roku geologii, właśnie do kamieniołomu Zahełmie, ale żeby oglądać tam coś zupełnie innego niż tropy pierwszych kręgowców lądowych, a mianowicie. Oglądać niezgodność tektoniczną, która na wejściu do tego kamieniołomu się znajduje, no ale myślę jednak, że te tropy tetrapodów to dużo ważniejsze odkrycie, które zostało znalezione właśnie na powierzchni płyty dewońskiej, która pochodzi ze środkowego Dewonu. I tam rzeczywiście widać ślady przemarszu kilku różnych. Zwierząt, dużych zwierząt lądowych. Największe tropy sugerują, że no, te zwierzęta mogły mieć ponad 2 metry długości więc to były zwierzęta prawdopodobnie przypominające kształtem ciała nieco krokodyla. Pierwsze kręgowce lądowe być może właśnie wyglądały w ten sposób jak taka duża salamandra albo coś na kształt właśnie kajmana czy aligatora. Do tego za chwileczkę sobie wrócimy. Tak czy inaczej, właśnie z terenu Gór świętokrzyskich mamy te znaleziska, można na tropach z Zahełmia wyróżnić na nich poszczególne palce, a nawet dzięki takiej metodzie, zwanej rekonstrukcją osteologiczną, można w poszczególnych miejscach na takim tropie wykazać, gdzie znajdowały się jakie kości, więc widzimy, że cokolwiek to było to coś, co pozostawiło po sobie te tropy. Było to zwierzę. Posiadające już układ kości wewnątrz swojej łapy, zbliżony do tego, jak wygląda to u kręgowców żyjących na lądzie. Oczywiście miało więcej palców, co ciekawe, niż dziś żyjące kręgowce lądowe. Dzisiaj taką liczbą palców najczęściej spotykaną to jest liczba 5. No oczywiście są takie formy, gdzie to jest mniej, ale przeważnie mamy do czynienia z pięcioma palcami. U, na tej linii ryby Kręgowce żyjące na lądzie. W trakcie tej transformacji woda-ląd tam były formy, u których dochodziło do tak zwanej polidaktylii, czyli zwielokrotnienia liczby palców. I tych palców tak się szacuje, że u rekordzisty mogło być nawet 8, co się wydaje być taką dosyć kosmiczną, e e kosmiczną liczbą. Kosmicznie to musiało wyglądać. Tak czy inaczej no możemy stwierdzić, że życie w pewien sposób przynajmniej to życie kręgowe wyszło na ląd w górach świętokrzyskich i do dzisiaj w zasadzie te tropy pozostają takim jednym no, z najstarszych tutaj bardzo dobrze zachowanych świadectw tego procesu, tej niezwykłej transformacji, jaka dokonała się właśnie w okresie dewońskim, kiedy to ryby nie tylko skolonizowały morze i stały się szczytowymi drapieżnikami w tych ekosystemach ale również kiedy ryby postanowiły, w cudzysłowie, yy, skolonizować ekosystemy lądowe i pożerać tych, którzy już na tym lądzie byli, a były to oczywiście bezkręgowce wszelkiej maści stawonogi. Przechodząc w dalszą część okresu dewońskiego i kiedy dochodzimy do późnego dewonu, no jest to czas niesłychanej prosperity wśród ryb. I tutaj znowu musimy wrócić do ryb pancernych. Tak sobie troszeczkę dzisiaj skaczemy: raz ryby pancerne, raz te mięśniopłetwe, ale wydaje mi się, że to, to też troszeczkę nada tutaj takiej dynamiki temu naszemu opowiadaniu. Więc jeżeli znowu przyjrzymy się późno dewońskim plakodermom, to zobaczymy, że w późnym dewonie powstawały największe drapieżniki w obrębie tej grupy ryb. To właśnie z późnego Devonu, czyli około powiedzmy 370 milionów lat temu, pochodzi słynny Dunkleosteus, wielki drapieżnik. Który mógł osiągać spokojnie 7-8 metrów długości, a odważne szacunki mówią, że być może nawet największe dunkleosteusy Osteusy mogły dorastać do kilkunastu, być może 12-13 metrów długości niektórzy twierdzą, że być może nawet większe. Badania nad rybami pancernymi, szczególnie tymi dużymi drapieżnikami, prowadzi w Polsce. Doktor Habilitowany Piotr Szrek z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, który zresztą jest jednym z, ze współodkrywców tropów tetrapodów na terenie Zachelmia, no ale generalnie y, doktor Szrek właśnie zajmuje się rybami pancernymi i on również opublikował kilka lat temu pracę, w której były opisane skamieniałości Dunkleosteusów. Pochodzące z gór Świętokrzyskich, a mianowicie ze stanowiska Płucki niedaleko Łagowa. Tam w małym odsłonięciu, bo mającym no w zasadzie kilka metrów szerokości profilu geologicznym, na środku pola, na ścianie takiej niewielkiej skarpy, odsłaniają się skały z czasu późnego dewonu i tam kości wielkich ryb dewońskich się znajduje, między innymi szczęki, fragmenty czaszek, fragmenty tego ikonicznego dla plakodermów pancerza. Tam znaleziono i no, tych skamieniałości jest naprawdę, naprawdę w brud. No a na co dzień część z nich możecie oczywiście Państwo oglądać przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, tam są wiem, że wystawione, no, ale też spora część jeszcze czeka na opublikowanie i wystawienie w kazamatach przy ulicy Rakowieckiej, Ruk Rakowieckiej Wiśniowej po prostu w magazynie. Pewnie się w końcu doczekamy i na opis naukowy tych szczątków i również będą wystawione gdzieś w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego. Tak czy inaczej widzimy, że nawet na terenie Polski żyły wtedy te największe drapieżniki, jak chociażby Dunkleosteus, ale trzeba Państwu wiedzieć, że takich rodzajów wielkich plakodermów było w późnym Dewonie kilka bardzo podobnych do siebie, z rzędu, który się nazywa Artrodira. To jest zresztą najliczniejszy rząd ryb pancernych. To były te takie najbardziej ikoniczni przedstawiciele tej grupy zwierząt. No i właśnie mamy tutaj Dunklo Steusa, ale jest też taki rodzaj Gorgon Ichthys którego nazwa oczywiście brzmi niesłychanie, tak złowieszczo i drapieżnie, bardzo przypominający dunkle Osteusa, z tym, że jego aparat gębowy był jeszcze bardziej taki drapieżnie wyglądający i na żuchwie, e, która była zakończona takim ostrym szpikulcem. Było jeszcze kilka takich mniejszych jakby ząbkowań, e, więc z pewnością był to groźny. Drapieżnik, ale były też zwierzęta, które były dużymi drapieżnikami, chociaż nie polowały na dużą zdobycz, jak na przykład rodzaj Titanichthys, który był olbrzymim filtratorem i zajmował w Devonie nisze ekologiczne, które dziś zajmują walenie fiszbinowe, takie jak humbaki czy płetwale błękitne. Było to zwierzę, które rozdziawiało swoją paszczę szeroko i łykało. Plankton razem z tonią wodną i odsycało ten plankton, czy jakieś inne drobne zwierzęta, może niekoniecznie nie to był plankton, ale myślę, że drobne jakieś skorupiaki, drobne ryby na pewno tam do paszczy Tisa wpadały. I były to zwierzęta ogromne, osiągające no, yy, około 10 metrów długości, tak jak mówię, być może nawet kilkanaście metrów długości. Wielkie, wielkie zwierzęta. Co ciekawe, te dunkleosteusy, których skamieniałości znaleziono w Polsce, one osiągały po kilka metrów. 3, 4, być może 5. Pytanie, czy były to młodociane osobniki, czy, czy być może po prostu jakaś lokalna populacja tutaj miała mniejsze rozmiary i jak w zasadzie długo mogły takie plakodermy rosnąć, to jest ciągle zagadka, która czeka na rozwikłanie dla przyszłych pokoleń badaczy. Ale, ale powiedzieliśmy sobie o plakodermach, no ale oczywiście późny Devon, to jest ten przedział czasu, kiedy ryby kontynuowały swój desant na ekosystemy lądowe, i kiedy różnorodność tych powiedzmy wychodzących na ląd ryb mięśniopłetwych znacząco się zwiększyła, i z tego czasu pochodzą chociażby no, takie przedstawiciele takich grup, jak Osteolepidy, czy Panderichtidy, a to są dwa rzędy należące do tak zwanych tetrapodomorfów a te trapodomorfy to były te ryby najbliżej spokrewnione z kręgowcami lądowymi, z których po prostu kręgowce żyjące na lądzie wyewoluowały. Do osteolepidów, no, ich planu budowy, no, on jeszcze, możemy powiedzieć, że był taki dosyć ryb, rybi, te zwierzęta miały taką charakterystyczną e, trójdzielną płetwę ogonową, tryficerkalną, e, natomiast już ta druga grupa tetrapodomorfów, czyli panderichtidy, zwane niekiedy również elpistostegami, to już były zwierzęta bardzo przypominające kręgowce żyjące na lądzie. Mamy tutaj taki chociażby rodzaj jak panderichtis, odnaleziony w słynnym stanowisku Lode na Łotwie który no, przypominał planem budowy coś pomiędzy właśnie wielką salamandrą, a powiedzmy aligatorem. Bardzo przypominał takie triasowe płazy, metopozaury, o których też sobie kiedyś porozmawiamy. Ale jeszcze bardziej szokujący jest rodzaj Tiktaalik, którego skamieniałości znaleziono w arktycznej Kanadzie na wyspie Ellsmire. Tam wykopaliska prowadził przez lata zespół, którym kierował profesor Neil Shubin, którego książkę być może niektórzy z Państwa znają, a jak nie, to gorąco polecam. Książka profesora Shubina nosi nazwę Your Inner Fish, co na język polski moglibyśmy. Przetłumaczyć jako y, Twoja wewnętrzna ryba, ale widziałem ją na, w różnych księgarniach internetowych, że funkcjonuje pod polskim tytułem Nasza wewnętrzna menażeria. Jeżeli bardzo Państwa temat tych przekształceń y, ze środowisk wodnych do lądowych interesuje, to polecam książkę y, właśnie Neil Shubin, Your Inner Fish, y, Nasza wewnętrzna menażeria. To zdaje się, że w Polsce proszyński chyba wydał, więc myślę, że będziecie Państwo w stanie to znaleźć. No i właśnie odkryty przez zespół profesora Szubina TikTalik był zdecydowanie rybą. Jeszcze możemy powiedzieć, że był rybą, ale co ciekawe, był rybą, która posiadała szyję i głowa była tam bardzo takim wyindywidualizowanym tworem, co jest dosyć nietypowe jak na ryby, bo jak pewnie Państwo kojarzycie, no. Ryby dzisiejsze, jak i przeważająca większość ryb wymarłych, szyi po prostu nie posiadają i nie posiadały, więc ryba nie może rozglądać się na boki, bo jej pas barkowy jest przyrośnięty z tyłu do czaszki, nie ma szyjnego odcinka kręgosłupa. I właśnie u TikTalika powstał tenże szyjny odcinek kręgosłupa. To się wiązało ze zniknięciem ostatniej pary. Kości budujących dach czaszki. Ja powiedziałem na początku tej audycji, że mamy kości nosowe, czołowe, ciemieniowe, zaciemieniowe, a u ryb jeszcze z tyłu występują tak zwane kości ekstraskapulary, które nie mają w zasadzie takiej dobrej polskiej nazwy ekstraskapularia, tak się na to mówi. Kiedy one zanikły, powstała szyja, no i to już jest prosta linia do kręgowców żyjących na lądzie. Tiktalik został odkryty w skałach na arktycznej wyspie Ellesmere, jak powiedziałem, więc w rejonie którego byśmy nie kojarzyli z wyjściem kręgowców na ląd, ale w Devonie środowisko arktycznej Kanady, która była wtedy częścią północnego kontynentu Leu Rosji, było pokryte. Yy, takimi yy, no, rzekami, systemem rzek, starorzeczy. Skały te to yy, takie wiśniowo-czerwone piaskowce, a barwa czerwona jednoznacznie znamionuje nam lądowe pochodzenie tych osadów. No, to znaczy, one oczywiście powstawały w wodzie, ale nie w środowisku morskim, tylko w takim no, lądowym reżimie sedymentacyjnym, że się tak wyrażę. Więc były to jakieś rzeki, jakieś starorzecza, coś. Coś w ten deseń. Tiktalik był zwierzęciem dużym. Mógł osiągać ponad 2 metry długości. I rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na czaszkę Tiktalika, to pierwsze, co nam powinno przyjść do głowy, a przynajmniej co mi przychodzi do głowy, to plan budowy pyska dzisiejszego aligatora. Stosunkowo taka szeroka, tempo zwieńczona czaszka, tempo zwieńczony pysk do chwytania swoich ofiar. Obecność oczywiście szyi, no i przednie płetwy, w których. Anatomii można wyróżnić plan budowy łapy kręgowców żyjących na lądzie. W płetwie tiktelika w zasadzie były kości palców, co no wydaje się być bardzo dziwne, jak dla ryby, co jednoznacznie pokazuje, że, że rzeczywiście tutaj te ryby były w stanie już na przykład podpierać się tymi płetwami. No, ale jeszcze jednak to były płetwy, mimo że szkielet tam bardzo przypominał plan budowy łapy kręgowców lądowych, to było to otoczone taką mięsistą, miękką rękawicą. Pamiętacie Państwo, tropy z zacheomia, o których rozmawialiśmy wcześniej, one były starsze, one pochodziły ze środkowego dewonu i tam powiedziałem, że już można było wyróżnić na podstawie tropów poszczególne palce. A tutaj u Tiktalika mamy szkielet tych palców, no ale mamy to wszystko otoczone miękką płetwą. To jednoznacznie sugeruje nam, że samo wyjście kręgowców na ląd dokonało się wcześniej, i ta, ta transformacja ryby płazy czy ryby czworonogi nie była taką prostą linią, jak to często w ewolucji nam się wydaje, że jest, ale takim krzakiem ewolucyjnym, gdzie powstawały różne linie. Jednym się udało wyjść na ląd, a innym nie. I tiktalik najprawdopodobniej nie jest jakimś pra-pra-pra-przodkiem yy, kręgowców żyjących na lądzie, ale takim pra-wujkiem, pra-kuzynem. Yy, najprawdopodobniej ta linia, która bezpośrednio prowadziła do zwierząt żyjących na lądzie, w, o, wyodrębniła się. Ze wspólnego pnia ewolucyjnego ryb mięśniopłetwych, tychże tetrapodomorfów, wcześniej. No i między innymi to zwierzę, które pozostawiło ślady w górach świętokrzyskich w zachelmiu, ono raczej należało do tej linii, a nie taki no TikTalik. Z tym, że oczywiście po TikTaliku mamy szkielet, i to y, bardzo dobrze zachowany. Więc jesteśmy tutaj w stanie powiedzieć mniej więcej, jak to zwierzę wyglądało, ale myślę, że zwierz, który pozostawił po sobie tropy w Zacheumiu, wcale tak bardzo od planu budowy i kształtu TikTalika nie odbiegał. Co ciekawe, w skałach, w których znaleziono TikTalika, odkryto dużo więcej skamieniałości tetrapodomorfów, należących właśnie do, do tej samej grupy, do tego samego rzędu, co, co TikTalik, czyli do Elpisto- Stegalia, i tam między innymi były ryby mniejsze, ale takie, o których plan budowy płetwy dużo bardziej przypominał anatomię. Ryb żyjących w wodzie, takich, no, które powiedzmy, nie miały zapędów w cudzysłowie do wyjścia na ląd, co pokazuje znowu, że rzeczywiście ten obraz ewolucji przy wyjściu na ląd to jest bardziej taki krzak ewolucyjny. Tam powstawały formy, które były bardziej przystosowane do życia na lądzie, inne były mniej, i po prostu jedne z tych grup osiągnęły jakiś sukces w tym sensie, że udało im się całkowicie. Skolonizować środowiska lądowe, a inne, mimo że już miały pewne cechy zdolne do tego, żeby żyć na lądzie, jak na przykład szyja czy chociażby szkielet palców, no to jednak tej wędrówki ewolucyjnej nie kontynuowały. Okres dewoński to zatem czas, kiedy ryby przechodziły same siebie. I nierzadko nie przypominały tego, co znamy z dzisiejszego świata, bo dzisiaj w sumie nie mamy chociażby wielkich ryb, które odcedzałyby plankton z toni wodnej jak potężny plakoderm Titan a i nie mamy ryb z szyją, jak TikTalik. No, nie mamy drapieżników, które przypominałyby większość tego, co żyło w okresie. Dewońskim, więc rybi świat znacząco się zmienił przez te ostatnie 360 milionów lat, ale no był taki czas, kiedy to rzeczywiście ryby rządziły na pewno środowiskami morskimi, ale i zaczęły się tak różnicować, że udała im się kolonizacja środowisk lądowych. Dajcie koniecznie Państwo znać, czy chcielibyście posłuchać o Dalszej historii rybiego świata. Czy interesuje Was to, co się działo na przykład z rybami? w następnej części ery paleozoicznej, czyli w, Devo w Karbonie i w Permie, bo tam już kompletnie inne grupy ryb żyły, bowiem ryby pancerne nie przetrwały końca devonu ze względu na wielkie wymieranie, które w tym czasie miało miejsce i jest to grupa, która wymarła po prostu całkowicie bezpotomnie. Więc jeżeli Was interesują dalsze rybie losy, czy te z ery paleozoicznej, czy na przykład z ery dinozaurów, bo w Mezozoiku było wiele ryb, zarówno kostno- jak i chrzęstnoszkieletowych, które no, osiągały niesłychane kształty, rozmiary i przystosowania, to piszcie oczywiście w komentarzach. Piszcie też cały czas, co jeszcze chcielibyście usłyszeć w następnych odcinkach podcastu paleontologicznego. No i cóż, moi drodzy, na dzisiaj to już tyle. Do zobaczenia w kolejnym materiale mówił dla Państwa Daniel Tyborowski.